Hello. Due to COVID-19, we've got a bit of a mashup for you this time. First up, Żuk Party Bus 10. Zamierzam dzisiaj odpalić to auto, a przynajmniej spróbować, jako że jestem pesymistą, prawdopodobnie mi się nie uda z jakiegoś powodu. Żeby go dzisiaj odpalić, muszę przede wszystkim włożyć akumulator. Akumulator nie był w tym aucie od około roku. W międzyczasie robiłem w nim elektrykę na nowo, na sucho, więc nigdy nie była sprawdzona według schematów, według własnego pomysłu, czyli prawdopodobnie może się jakiś bezpiecznik zdziarać. A więc jestem po pierwszym teście elektryki, nic się nie spaliło. Jak widać, większość świateł działa, działa oświetlenie wewnętrzne, działa większość kierunków, to znaczy się wszystkie kierunki z przodu działają. Nie działa jeden na błotniku, działa dyskoteka w środku. Proszę bardzo. Działa oświetlenie u góry. I z tyłu działa jeden kierunek. Być może zaś nie działa lampa, coś w tym stylu. Działa oświetlenie tablicy. Działa. Także praktycznie większość oświetlenia działa. Super. Teraz przystąpimy do odpalania, o ile się uda. No więc do odpalenia auta mamy kluczyki. Mamy akumulator. Tutaj jest pociągnięta masa do zasilania pompy paliwa. Tam leżą komputery od silnika i skrzyni. Tutaj mamy lewarek biegów, czujnik stopu, czyli wszystkie zabawki z automatu, które są potrzebne, żeby skrzynia ruszyła. I tak to wygląda. Tak to wygląda na ten moment. Bajzel, ale ma działać. Wielka chwila, a raczej prawdopodobnie wielkie rozczarowanie. Trzymajcie kciuki. Dobra, słuchajcie, to nie jest jakaś reżyserowana ściema. Jak mówię, że to jest pierwsze odpalenie, to jest pierwsze odpalenie. Jest cały czas ten burdel, który był wczoraj. Jest ta kablologia, dobra, są podłączone masy, wszystko jest gotowe. Czy odpali? Nie wiem. Jak odpali, na pewno będzie głośno, bo nie ma wydechu. Idę teraz szybciutko podłączyć tutaj pompę paliwa na zapasowym akumulatorze i kręcimy go z kluczyka. Zobaczymy, co się stanie, ok? Czujnik pedału hamulca. Jest dobrze. Jest zajebiście. Jest noc 24 na 25. Właściwie jest, już wskoczyła niedziela 25 sierpnia. No i kurczę, zakręciło to. Ja jestem tak... Mimo wszystko to jest dziwne, ale jestem w takim trochę szoku. To jest takie głupie, bo... Na zasadzie, wow, że to już, a jednak, wiesz, robisz coś, starasz się, poświęcasz mu tyle czasu, ale tak naprawdę to jest cały czas zagadka, czy się uda. Cześć, witajcie. Ekstra dzień wolny, wziąłem się za kilka drobiazgów. Po pierwsze, udało mi się pomalować bagażnik dachowy, odświeżyć go na biało, jak i koło zapasowe. Myślę, że wyszło to fajnie, pomalowałem też markizę. Pokażę, jak to wygląda. Koło zapasowe normalnie mieści się na dachu, jak w, chociażby w Defenderze, w wyprawowych wersjach samochodów. To jest odświeżony bagażnik z tej strony, ma też nowe kapsle. I tutaj bagażnik z drugiej strony z markizą, lampki działają, także można powiedzieć, że ten projekt, górę oprócz tego prysznica, mam
mam zakończoną. Po wielu bojach wreszcie otrzymałem z Polski przesyłkę ze skrzynią biegów, z pasującą skrzynią biegów. Jest to komplet z jednego auta, wiązka, skrzynia biegów i komputer sterujący skrzynią, więc tutaj nie powinno być problemów. Co do stanu to nie wiem, ale mam dwie skrzynie, więc na pewno wybiorę tą lepszą. Troszkę to zajęło, ale myślę, że teraz zostało tylko to poskładać. No i pokażę Wam, jak ona wygląda. To jest właśnie skrzynia biegów w typowym stanie przeciętnym, wyciągnięta świeżo z auta, czyli oczywiście trzeba nad nią popracować, wyczyścić, uszczelnić, wymienić olej, prawda? Stwierdziłem, że ogarnę nową skrzynię, żeby ją przygotować do włożenia, jeśli będzie taka konieczność. No i czyszczonko, jak widzicie, zaraz pójdzie woda pod ciśnieniem i zobaczymy, co się uda nam uzyskać. No więc jesteśmy po pierwszym myciu, teraz pora jeszcze raz na spray i skrobanie. Wcześniej używałem benzyny ekstrakcyjnej, potem poszedł na to spray odtłuszczający. Teraz druga warstwa i szorowanie. Myślę, że powinno dać radę. Ok, przekonajmy się, czy agresywna chemia działa na skrzynię biegów. Działa czy nie? Lecimy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj będę pracował nad powieszeniem skrzyni na stałe. W tym celu wykorzystam oryginalne mocowanie skrzyni biegów z BMW, które mamy tutaj, wraz z tłumikiem drgań, z taką przeciwwagą i żukowskie mocowanie, bardzo fajne, solidne. Jeżeli wkłada się silnik BMW ze skrzynią manualną, to jest o tyle łatwiej, że skrzynia manualna siada w całości na to mocowanie. Ja tu muszę przesunąć to jakieś 15-20 centów do tyłu, ale myślę, że dam radę i będzie ok. Siemanko Żukersi, 10 września, definitywnie nie najpiękniejszy dzień roku, dlatego że jesień już się wkrada do nas, ale mamy postęp, więc troszkę dla odmiany pokażę Wam, że wreszcie coś się ruszyło, coś się dzieje. Jak pewnie już wiecie, udało się odpalić maszynę. Były wielkie emocje, były bardzo małe nadzieje, że odpali. Szczerze mówiąc, dawałem mu 30-40%. Udało mu się, sukces. Oczywiście chodził kulawo jak czołg, bo dolot był złożony na szybko, nieszczelny. Również nie było wydechu. Mamy już wydech. Jest zrobiona oryginalna puszka z S21, fabrycznie nowa. Z katalizatorem po drodze, jest łącznik elastyczny, więc wydech, powiedziałbym, że będzie optymalny. Będzie brzmiał troszkę ciszej jak S21, ale dalej nie tak kulturalnie jak współczesne auto, czyli charakter zostaje. Weekend był bardzo produktywny, ponieważ odwiedził mnie Andy, Anglik, który robi Żuka, w ramach kanału UK Żuk, na którym mnie teraz oglądacie. Pracowaliśmy nad technicznymi aspektami naszych filmów, pojawiło się dużo fajnych, nowych pomysłów. I troszkę porobiliśmy przy Żuku jakby na deser, także weekend był bardzo fajny, zleciał, Żuk już jest jakby na ostatnim zakręcie. W najbliższych tygodniach będę pracował nad jakby dokończeniem wszystkich detali i zamawiam wał napędowy, czyli będzie docelowo w końcu jeździł, także wracamy do gry, jest dobrze. And as the sun sets on the first half of this video and this magnificent FSO Polonaise, I've got just enough time to remind you to hit that subscribe button
so you get the new content we've been planning when this COVID-19 nightmare is over. Part 2 of this video is me testing out the box of tricks that's going to power everything in my Żuk camper. Unfortunately, because my Żuk is 26 miles away from my house, I can't get to it. This is the last thing I filmed because I've been stuck at home. And there is your Corsa power steering. Just need to work out whether it's going to be in the engine bay or in the cabin. And there's only so many things you can do when your employer forces you to take time off. Learn the basics of 3D printing and how to print your own Żuk. Browse the internet for car parts from the other side of Europe and plan how you're gonna get them, because public transport is now just a memory. Better still, get your mates to send you cool car parts. I've been eating this. Is this you? Two new wings and a rear corner for the Żuk. Thanks, Karol. And Bear. You alright, mate? One of the other cool things I've received is a power bank and inverter combined in one. The following clips were recorded while the house was in complete disarray. 30%, 6 hours remaining. 5 hours remaining, 4 hours remaining. 3 hours remaining. Holy this charges fast. Turns out it charges in an hour. Unless you're using solar. Today we're going to do a little experiment to see how long the Ecoflow Delta can run the MobiCool Coolbox on 12 volts. On the left, you can see it says that it's got 28 hours remaining. In the middle, it's got percentage charge. And on the right, it's got the current draw in watts. You'll notice that it says input and output, which basically means it can charge while it's in use. You can also see the Ecoflow Delta's got a range of USBs on the front, but around the back you can see that there's European multi-plug connectors. But we've also got a 12 volt cigarette lighter, which I believe can charge batteries as well as run other devices. So it's saying that it's got about 28 to 30 hours remaining, and it's drawing around 50 watts. It is worth me cleaning it. It's 2 degrees. It isn't that noisy in real life, but it did make me wonder. How long could you run an under-counter freezer? Wow. Let's see if I can make the freezer come on. It's too efficient for its own good. So there we go. The domestic 240 volt under-counter freezer draws 5 times less than the plug-in 12 volt cool box. That's insane. This number of hours is incredible. Oi! Get down, giant cat. Battery power. Let's have a brew with a kettle that is 700 watts more powerful than the inverter is rated for. I hope you're standing back. That was unexpected. And there's no way you'd have a 2 kilowatt kettle in your van. About something more important than tea. Coffee.
So T is a bad idea. 10% of the battery on a 2 kilowatt kettle, which is 700 watts above the rated standard output of the Ecoflow. But coffee used less than 1%, which means 100 or more cups of coffee from a 240 volt mains device. Other than diesel in the fuel tank, you don't need anything else. So what else can you do? What if you had a really messy van and you needed to wet vac? Whoa, it's overload. So even though it's 1200 watts, it must draw too much on spin up. Not having it at all. Let's try a different tactic. So that was the wet extraction, that was 27 watts. Let's... So you can Hoover for 40 minutes. The van isn't that big. What about a dehumidifier? Easy. So you could run a domestic dehumidifier in the middle of nowhere for a day. Well, what about an SDS breaker? Stuck in the middle of nowhere and need to make some repairs to your van. More than enough drilling. What about the TV? That'll see you through the night. And if you did take a full-size microwave with you, it'd run that as well. Remember, these times will be a lot higher once we get solar panels attached. I also want to be able to take the folding e-bikes with us. We can see that it's got the ability to charge for 7 hours. Thanks for watching this random, low-quality assortment of sort of tests. Once the van's ready for it, I'll film a proper test of this Delta. When the bike was charged, I'd officially run out of excuses. I was sheared like a sheep, and I was enslaved to DIY for the next 2 weeks. But have no fear, we've got some great ideas for COVID era content. So please subscribe, because it can only get better from here. Stay safe, everyone. And don't forget, Karol's got a brand new camera, and he's safe in the Highlands.